Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, ja oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie mówi o tym, co człowiek przeżywa z wielką trudnością. Niemożliwość albo brak przebaczenia człowiekowi. I tak jak na początku mszy świętej wspomniałem o Matce Bożej Fatimskiej, o objawieniach w Fatimie, to warto przypomnieć, że właśnie Maria zachęca do tego, by przebaczać sobie, by budować jedność między ludźmi, by wynagradzać jej niepokalanemu sercu za grzechy świata, za nasze grzechy, za moje grzechy, za grzechy rodziny, za grzechy najbliższych. Dlatego warto modlić się w pierwsze soboty miesiąca i prosić Maryję, żeby wypraszała łaskę przebaczania. Jak słyszeliśmy na samym początku Ewangelii, Jezus mówi, że trzeba nieskończony sposób przebaczać, nie patrząc na nic, a wręcz patrzeć na miłość Boga, Boga Ojca, który przebacza nam grzechy, ale jest ten wielki warunek, jeśli my przebaczymy.
Bardzo często podczas spowiedzi możemy jako kapłani spotkać się ze oświadczeniem wręcz, że nie potrafi ktoś przebaczyć, że ma wielkie trudności z przebaczeniem człowiekowi, bo przecież on mnie ponownie obrazi, zniszczy, sprawi mi przykrość, ból. I to jest problem, z którym sobie nieraz wielu ludzi nie radzi. Ale Maryja, kiedy objawiła się 13 października 1917 roku, to jakby chciała potwierdzić te wszelkie przekazy o tym, żeby ludzie pokutowali, modlili się na różańcu, żeby przebaczali sobie. Jakby nawiązując do tego ostatniego zdania z Ewangelii, kiedy Jezus bardzo mocno, więc wręcz przestrzega nas, mówiąc, że jeśli my nie przebaczymy, Ojciec Niebieski wam nie przebaczy. I w tym objawieniu ostatnim, 13 października, mimo deszczu i zimna, w Dolinie Fatimskiej zgromadziło się 70 tysięcy ludzi oczekujących na cud. I cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. A jakże cenne dla nas i bardzo ważne jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii, które zachęca nas do tego, byśmy zaufali miłosiernemu Bogu, ale również byśmy się uczyli od Boga miłosierdzia względem drugiego człowieka, względem siebie samego również. Jest takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, ale również jest to taka typowa sytuacja w naszych rodzinach również, że łatwo nam wchodzić w jakieś sprzeczki, nieporozumienia. Wystarczy spojrzeć na różne spotkania rodzinne, jakże często potrafimy się różnić między sobą w naszych opiniach na wiele tematów i politycznych, i ekonomicznych, społecznych, ale także w kwestiach wiary. Mimo że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, to jednak potrafimy wybierać czy dokonywać wyborów sprzecznych z naszą wiarą. Może pewnych rzeczy nie rozumiemy. Może jesteśmy, czy inaczej mówiąc, może brak nam w sercu przebaczenia, takiego miłosiernego spojrzenia na swoje życie, na życie w relacjach z drugim człowiekiem, że nie zwracamy szczególnej uwagi na to, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy zachowywać Ewangelię. Dlatego się różnimy. Dlatego w rodzinach, nawet i w małżeństwach są takie podziały, które trudno jednemu i drugiemu wybaczyć. Czasem ta różnica zdań i opinii prowadzi nas nie tylko do nieporozumień, ale potrafi zniszczyć nasze relacje. Wiele rodzin żyje w niezgodzie, bo ktoś czuje się zraniony przez drugą osobę. Brakuje nam przebaczenia. Spójrzmy dzisiaj w nasze serca. Czy nie brakuje nam przebaczenia takiego prawdziwego, takiego serca? Bo przebaczenie to jest akt woli. Akt woli, który rodzi w nas pokój. Akt woli, który po przebaczeniu jesteśmy z miłością nastawieni i zwracamy się nawet do krzywdziciela albo do tych, z którym mam jakieś nieporozumienie, jakąś wznieciłem kłótnię lub ktoś inny. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o dwóch dłużnikach.
Jeden był winien panu 10 tysięcy talentów. To bardzo dużo pieniędzy, wręcz kwota nie do spłacenia, nawet nie do wyobrażenia sobie. A drugi był winien pierwszemu tylko 100 denarów. Bardzo mała sumka, że tak można powiedzieć. Ale jakie reakcje odmienne. Jednak pierwszy sługa nie był w stanie darować długu, pomimo że sam doświadczył darowania długu od swego pana, niewyobrażalnego. Konsekwencją tego, że sługa nie był w stanie darować swojemu współsłudze tego małego długu, było wtrącenie do więzienia. Ponowne. Ta przypowieść jest o dwóch relacjach. Pierwsza mówi o relacji Boga do człowieka, a druga o relacji człowieka do drugiego człowieka. I w tej pierwszej relacji Bóg nieustannie nam przebacza nasze grzechy i niewierności. To bardzo wyraźnie nieraz słyszymy, kiedy mimo że naród izraelski odchodzi od Boga, to Bóg zawsze wraca do tego przymierza zawartego z Izraelem, że będzie wierny ludowi wybranemu. I zawsze Bóg jakby znajduje sposób na przebaczenie. Nieraz przez pokutę, nieraz przez proroków, którzy przychodzą i napominają lud, ale Bóg zawsze wraca w swojej wielkiej miłości, w swoim wielkim miłosierdziu i swojej wierności względem człowieka. Względem człowieka, który jest jego dzieckiem. Co więcej, Bóg dzisiaj, kiedy my to rozważamy, Bóg nieustannie okazuje miłosierdzie całemu światu. Może tak dlatego, że tak bardzo Matka Boża Fatimska prosi o pokutę, o modlitwę różańcową. W naszej ojczyźnie, również i w tej kaplicy, również i w tym wielkim zawierzeniu, które teraz przeżywamy, jest tak wiele modlitwy różańcowej. Modlitwy do Boga za przyczyną Matki Bożej. I Bóg okazuje miłosierdzie również i nam. Wspiera nas w wychodzeniu z naszej takiej śmierci duchowej, jeśli grzeszymy. Przywraca nam nieustannie godność dziecka Bożego. Dlatego powinniśmy tak bardzo dziękować Bogu za Jego miłosierdzie, bo On nas uczy miłosierdzia względem drugiego człowieka. A przecież wielu jest ludzi, którzy łatwo przebaczają. Ale ta łatwość przebaczania to jest ten aspekt boski, ten dar, który otrzymujemy od Jezusa Chrystusa, który daje nam możliwość nieustannego powracania do Boga i daje nam możliwość właśnie tego łatwego przebaczania. Mając doświadczenie Bożego przebaczenia, naprawdę powinniśmy z głębi serca, aktem woli, przebaczać sobie nawzajem. Dla wielu jest to dość trudne. Ale Bóg zaprasza nas do tego, byśmy wybaczali sobie wzajemne zranienia. Gdy tego nie robimy, możemy mieć problem z przyjęciem Bożego miłosierdzia. A co gorsze, może być tak, że Bóg nam nie przebaczy. I musimy więcej pokutować, i więcej modlić się, i więcej prosić Boga o łaskę przebaczania. Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, abyśmy przez przebaczenie wzrastali w miłości, abyśmy rozwijali się duchowo, bo nie przebaczając,
zabijamy jakby siebie duchowo, niszczymy drugiego człowieka, niszczymy przede wszystkim relacje między ludźmi, ale również i jest zagrożona relacja z Bogiem, chociaż Bóg jest zawsze gotowy do przebaczenia. Jezus zachęca do przebaczania drugiemu człowiekowi jego wszystkich win, ale po ludzku biorąc jest to czasem niewykonalne, dlatego musi w tym być ten pierwiastek boski, który odwraca tylko ludzkie myślenie, tylko to, że odczuwamy ból, zranienie, które później pamiętamy, ale dzięki przebaczeniu, kiedy mamy ten wewnętrzny pokój w sobie, możemy bez uprzedzeń spotykać się z drugim człowiekiem, budować relacje i nawet możemy mieć, i o to nas Jezus prosi i Maryja w swoich objawieniach, abyśmy z miłością zwracali się do drugiego człowieka i budowali relacje. Bardzo pięknie powiedział o przebaczeniu ksiądz Mieczysław Maliński i mówi tak, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, bo zapomnieć się nie da. Przebaczyć to znaczy żyć dalej razem w miłości, podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej samej zasadzie, ale możemy budować relacje na tej samej zasadzie, jeżeli będziemy stosować miłość. Miłość jest przeogromna. Miłość jest niewyobrażalna. Miłość jest wieczna. Amen.